Toruń ponownie opanowali biegacze. Tym razem okazją do sprawdzenia swoich sił był 30. maraton toruński. Jako pierwszy linię mety przekroczył Białorusin Mikali Anoszka. Tuż za nim przybiegł torunianin Paweł Szymandera. Miejsce na podium uzupełniła Jewgenija Oriszczuk, również z Białorusi. Po 3 latach wspólnego biegania Toruń odłączył się od Bydgoszczy. Zamiast maratonu Metropolii odbył się maraton toruński. 130. maraton toruński, więc dobrze, żeby on odbył się po ulicach Torunia. Jest to fajna idea. A jeżeli chodzi o takie sprawy już inne, no to nie dogadaliśmy się finansowo. Łącznie na starcie maratonu i półmaratonu stanęło 805 biegaczy. Maratończycy mieli do pokonania 3 pętle. Ich trasa wiodła od rynku nowomiejskiego aż do bydgoskiego przedmieścia. Dla wielu zawodników bieganie to nie tylko pasja, ale także sposób na życie. Paweł Mej z Boczkowa koło Bochni zaliczył już 44 maratony. To, co go wyróżnia z grupy biegaczy, to brak butów. Biegnę, bo chcę. To jest moja pasja. Już na pierwszej pętli od peletonu oderwał się Mikołaj Anoszka. Białorusin nie miał sobie tego dnia równych. Maraton ukończył z czasem 2 godzin 37 minut i 43 sekund. Pierwsze miejsce. Jesteś zadowolony ze swojego? Ja zadowolony. Nie, w wyniku nie zadowolony. Tuż za Białorusinem linię mety przekroczył torunianin Paweł Szymandera. Chłopak jest dużo, dużo lepszy. Jestem amatorem, on biega maratony na poziomie podobno 2 godziny 20 minut. Jeżeli jakbym nawet do niego dobiegł, to myślę, że na ostatnich kilkuset metrach to i tak bym został daleko z tyłu. Na wszystkich uczestników pobiegu czekały piękne, pamiątkowe medale.